Ale co to znaczy, Haniu, że w zimę nic się nie da robić? To zależy, gdzie na świecie. U Anglii nie ma nic do robienia. Jak to nie ma? Nikt nie ma tak pięknych deszczów jak tu. Dzieciandia to jest podcast dla wszystkich. Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! Najbardziej w zimę lubię... Jeżeli chodzi o mnie, to kocyk, ciepłą herbatę i dobrą książkę. A wy? Ja najbardziej lubię koniec zimy, bo ja lubię, jak jest ciepło. Prawda. A wiosna jest przepiękna. No. Nie, czekajcie, jest coś, co ja w zimę zawsze lubiłem. W zimę lubiłem chodzić po górach, bo szlaki były puste, nie było tłumów ludzi. Bo to rzadko kto się wybierał w śnieg, a często szlaki były zamknięte. Ale ja się pytałam nie to, co lubiłeś, tylko najbardziej w zimę lubię. Ice skating. Jazda na łyżwach. To o tym będzie potem. Najbardziej w zimę nie lubię. Jeśli chodzi o mnie, to braku słońca. O tak, ja się pod tym podpiszę. Brak słońca jest najbardziej dominującym. No i może ilość błota i śniegu jest wkurzająca. No i ilość chorób. A chorób skarze łapią nas. No, to prawda. Łapią. W Polsce zaczęły się ferie zimowe. Podzielone są one na... 4 terminy. Tak, na 4 terminy. Dosłownie się chyba już teraz zaczęły i kończą się na sam koniec lutego. Bardzo długo w sumie trwają, ale nie dla wszystkich, no tak, trwają 2 miesiące, one nie? Są, tak, one są tak podzielone, chyba są po tygodniu. Po 2 tygodnie chyba, nie? Po 2 tygodnie? Nie wiem, no bo jak do końca lutego to by było 2 tygodnie, 2 tygodnie, 2 tygodnie, 2 tygodnie i mamy całe 2 miesiące. I co z tymi dziećmi robić? Powiedzcie nam, dzieci, co z wami robić? W co się bawić, w co się bawić? I co robić z wami, dzieciaki, przez te 2 tygodnie? Czasami ktoś gdzieś pojedzie, a to na kilka dni, albo czasami zdarzy się, że nawet i na 2 tygodnie, albo na tydzień. No ale potem są takie dni, kiedy siedzimy w domu i... Nie ma nic do robienia. No właśnie, i co robić? Tata chce coś powiedzieć. Tata dzisiaj bardzo Bo wy widzicie mi, że nie macie co robić prosto w oczy? Przecież wy ciągle coś robicie. Jak nie robicie coś tutaj, nie rysujecie, nie malujecie, nie piszecie, nie programujecie, to nie siedzicie filcujecie. I filcujecie na sucho. My się nie nudzimy. My zawsze sobie coś znajdziemy do roboty z Hanią, prawda? Nie. Ale wiecie, że w lutym są walentynki, tak zwane święto zakochanych. To można zrobić na przykład własnoręczną kartkę walentynkową podczas ferii. A komu dasz twoją kartkę walentynkową? No jak to komu? Tobie. No, co ze mną? A co z tobą? Ja nie dostanę kartki? Może ktoś z kartkiem serduszkiem poda ci. Nie martw się. Dziękuję. Ale to nie może być ja. A ode mnie to ty dostaniesz kartkę. Wracając do kartki, to mam pomysł. Widzę, żartuję. Czekaj, przepraszam. Spokojnie. Mam pomysł na kartkę walentynkową. Wiecie jaki? Jaki? Można wziąć na przykład taki bubble wrap. Okej, to co to znaczy? No, czyli taką folię bąbelkową. Jedna kartka biała, potem wykroić takie nożyczkami serduszko, przyłożyć na tą główną kartkę to wycięte serduszko, pomalować ten bubble wrap tą folię bąbelkową czerwoną farbą, położyć tak, żeby się ta farba odbiła, obrysować na przykład mazakiem czarnym i napisać kocham cię pod spodem albo love. Ten pomysł znalazłam na Instagramie, na którymś koncie, ale naprawdę nie wiem, którym, więc nie podlinkuję. Czyli rozumiem, że robimy taką małą drukarnię wtedy. No, to jest taka właśnie... spać. W sen zimowy chcesz zapaść. Hibernować. To jest taki pomysł na własnoręcznie zrobioną kartkę podczas ferii. Także możecie mi takie kartki na walentynki zrobić. A kto mówił, że zrobimy ci? Co jeszcze można robić podczas ferii, jeśli nie ma śniegu, a na zewnątrz plucha? Grać w gry komputerowe. A ty w co grasz? Chyba masz jakiś nowy dodatek do tej swojej gry. Powiesz coś o tym?
Mam coś takiego do Minecrafta, że robisz się rzeczy na tym i potem można to dać do Minecrafta. A, czyli taki zakład produkcyjny figurek i różnych akcesoriów. Tak. A tata to chyba musiał coś tam wczoraj update'ować z tym twoim nowym dodatkiem. No, przyszła jakby to jak taka aktualizacja czy coś. Wszystko wystrzeliło w kosmos. Musiałem wszystko na nowo instalować, montować i tak dalej. I najlepsze, musiałem też pamięć wyczyścić w komputerze. To jest zupełnie bez sensu. Ale jak to wiecie, z informatyką nigdy nic nie wiadomo. IT trzeba robić tak, że wyłącz, włącz, wyczyść, włącz, wyłącz, włącz i działa. Ha? A ja wiem, co można robić jeszcze w ferie zimowe, gdy nie ma śniegu. No, co? Oprócz spania oczywiście. Można iść na łyżwy, na lodowisko. My byliśmy ostatnio i było super! Tam śmigały takie dwie cudowne kobietki. Ty i twoja starsza siostra Tosia. A ja to muszę przyznać, że ja lubię chodzić na lodowisko najbardziej. Ale tata, przecież ty cały czas siedzisz, nie jeździsz. Tak, bo ja najbardziej lubię pilnować waszych rzeczy i piję kawę. Kino! A właśnie, kiedy pójdziemy na ten film Fabryka Czekolady? A kiedy pójdziemy na ten film? Na ten czekoladowy? Łąki Fabryka Czekolady to, tak? A to w ogóle ma być zdarzenie, jak ten Łąka został Łąką? Wiem. Zapomniałam o tym, że mieliśmy iść. Naprawdę to jest pierwszy słodki shop, co on kupił? Tak. Ale my tu mówimy sporo z perspektywy ferii widzianych oczyma dziewczyn. Ale kino czy łyżwy też są chyba dla chłopaków, prawda? No, a gotowanie i pizze, nie? Faceci są najlepsi. Ekspert od wszystkiego. Ty nawet nie rozumiesz, jak robić pancake. A kto to jest ten pancake? Poznałem się z tym panem? Myślę, że... Widzicie? Myślę, że chłopcy też lubią coś ugotować lub coś upiec. Ale nie tata. Bo ja nie umiem robić sosów do tego, do ciasta. Sosów do ciasta? Do ciasta to są tylko słodkie sosy, nie? Ale gadamy. Bardzo często podczas ferii są organizowane warsztaty na przykład kulinarne. No ale one bywają dosyć drogie, prawda? I fajnym pomysłem jest na przykład zaprosić kolegów i koleżanki. Ale małe grono raczej, prawda? Tak, małe grono. Najlepiej i coś razem na przykład ugotować albo upiec. Zawsze jednak zapytajcie się rodziców. Zastanówcie się, co zrobić i jakie produkty kupić. I czy będziecie potrzebować pomocy dorosłych. Bo kuchnia to miejsce, gdzie trzeba przestrzegać zasad. Jakich? Kulinarnych. Bezpieczeństwa. Tak, kulinarnych, czyli bezpieczeństwa. Tam jest ogień, tam jest gorąca blacha, tam są noże, tam różnie bywa. Dokładnie. A sleepover? Albo pijama party? Co ty na to? A ja na to jak na ferie zimowe. Superasto. A mam też pomysł dla maniaków klocków Lego. Każdy, kto lubi klocki Lego, ma ich zaraz, naprawdę zaraz, miliony. Zaraz. Co to jest za powiedzenie każdy, kto lubi? Chyba nie ma nikogo, kto by nie lubił klocków Lego. No tak, ale może są tacy, którzy nie lubią, tak? I z doświadczenia wiem, że takie gotowe zestawy leżą ułożone na półkach i się kurzą. I ja będę kontrowersyjna i może narażę się tu niektórym rodzicom. A co jeśli weźmiecie i przebudujecie te klocki Lego i stworzycie coś takiego nowego? Co byś zbudowała, Haniu? Może wieżę Eiffla, albo dużą farmę. Ja to zbudowałbym to, co zawsze uwielbiam budować, wielką stację kosmiczną. No i takich pomysłów na spędzenie ferii zimowych jest naprawdę bardzo wiele. Ja wiem, co jeszcze można robić. Można wejść na stronę dzieciandia.pl i tam sobie popatrzeć, poczytać, posłuchać naszych odcinków. Zimowe wakacje, czyli ferie zimowe, jak już wam mówiliśmy, właśnie się rozpoczęły i trwają do końca lutego. Jeśli chcecie się z nami podzielić, jak je spędziliście, to wyślijcie na nasz adres mailowy z jedno lub dwa zdjęcia i my je potem wykorzystamy. Stworzymy takie story i stworzymy taką rolkę, którą umieścimy na naszym Instagramie. Zapytajcie jednak rodziców o zgodę na wysłanie do nas tych zdjęć. Tak, to bardzo ważne. A teraz zapraszamy was serdecznie na nasze bajkowisko pod tytułem Wołanie! Zapraszamy! Zapraszamy!
Mglisty zmierzch opadł na farmę Magdy, gdy wyczerpana Zida dopadła do jej drzwi. Rudowłosa kobieta przyjęła ją z serdecznym uśmiechem, a dziewczynka opłakującym oddechem wpadła w jej ramiona. – Babciu! – zawołała, unikając przytłaczającej ciemności otaczającej farmę. I już po chwili wewnątrz chatki, przy kominku, dziewczynka podzieliła się swoim niepokojem z Magdą. Mówiła o ciągłym niepokoju, szarpiącym jej ducha i związanych z tym desperackimi próbami nawiązania kontaktu z mistrzem Alubardem, koboldem, który nagle zamilkł, i spytała rudowłosą, czy to wynik rozmowy, którą odbyła nie tak w końcu dawno z niziołkiem. Magda, wpatrując się w szklane kulki zawieszone nad oknem, wydające się lekko drżeć, westchnęła. – To nie jest związane z moją rozmową z Alubardem, wnusiu – rzekła. Ale może być powiązane z pewnym pacjentem, który teraz leży u mnie w komórce. Rudowłosa poprowadziła Zidę w głąb chłodnego pomieszczenia, gdzie na sianie, na misternie tkanym kocu, leżał biały lis polarny. Jego sierść migotała ledwie zauważalnym oddechem. Zida, nieco przerażona złym stanem pacjenta, zapytała, dlaczego Magda łączy tego lisa z niziołkiem. Wówczas Magda poprawiła ją. To lisiczka, kochanie, a nie lis. Następnie opowiedziała ciasteczkowej pani o snach pacjentki, do których weszła, a w których chora lisica stała się groteskową karykaturą samej siebie. Powiedziała Zidzie, że w każdym z nich serce Magdy wstrzymuje bicie, słysząc krzyk potwora. Straszydła, które przypominało mistrza Alubarda. Zida zaniepokojona zwróciła uwagę, że mistrz Alubard to przecież całkiem sympatyczny kobold, a nie potwór. Na to Magda, śmiejąc się, wyjaśniła, że to nie chodzi o jego fizyczną postać. To było wołanie sercem, a nie zwykły krzyk. Nie pozostawało więc nic innego do zrobienia niż zgłębienie tej tajemnicy. Wyruszyły więc w stronę lasu rosnącego tuż za zabudowaniami farmy, gdzie magia płynęła z korzeni drzew. W głębi leśnego ostępu znalazły się przed wielkim drzewem, które wspominało czasy, gdy wielkie gady władały światem. Magda objęła jego pień, a Zida czuła, jak energia przeszłości przenika jej ciało. Rudowłosa zaczęła śpiewać cichą pieśń, a las ożył w odpowiedzi. Zida dołączyła do tej znanej jej melodii, siedząc nieopodal. Długi czas melodyjna harmonia pieśni wypełniała ciszę magicznego lasu, spowitego w całkowitych niemal ciemnościach, z jedną, jedyną plamką światła niewidocznego nocą słońca, którego promienie odbijały się od powierzchni księżyca zawieszonego na zachmurzonym niebie. Owej plamki światła wystarczyło jedynie na to, aby oświetlić niewielką polankę i siedzącą na jej skraju Zidę, oraz rudowłosą Magdę, która tuliła pień ogromnego drzewa, jak gdyby był on jej największym przyjacielem, niewidzianym od wielu lat. A potem gdzieś z góry nadleciały trzy ptaki. Na ramiona Magdy opadły kolejno jaskółka, jeżyk i kukułka, a ich oczka świeciły jak szmaragdowe gwiazdy na niebie. Magda i ptaki zaczęły się porozumiewać niemymi gestami, a Zida była świadkiem niezwykłego dialogu pomiędzy ludzką czarodziejką a ptasimi istotami. W tej niemej rozmowie ptaki bardziej przypominały rozbawione kotki, tuląc się do Magdy, która emanowała spokojem i siłą. Po chwili zatańczyły w powietrzu, uniosły się w niebo, rozjaśniając niebo barwami, których Zida wcześniej nie widziała. Magda uśmiechnęła się tajemniczo i powiedziała: – Załatwione! – Zida zachwycona zapytała, co się właściwie stało. Tego, co się chyba niedługo dowiemy, obiecała Magda, a Zida poczuła, jak serce farmy bije w jedności z magicznym oddechem tego lasu. A teraz musisz mi pomóc z moją pacjentką. Z twoją mocą będę potrafiła się nią zająć, uśmiechnęła się rudowłosa. Podała rękę dziewczynce, która wstała i otrzepała swą sukienkę. Wróciły na farmę. Lisiczka leżała na sianie. Otoczył ją tajemniczy cień. Gdy Magda postanowiła sięgnąć głębiej do korzeni swoich magicznych umiejętności, aby zrozumieć, co naprawdę się dzieje. W ciemności komórki zapaliła płomień świecy i zaczęła rytuał zaklęcia uzdrawiania. Zida obserwowała, jak rudowłosa czarodziejka przywoływała w powietrzu starożytne znaki klinowe, jakby runy,
oraz niosące nadzieję melodie. Wraz z każdym nowo wypowiedzianym zaklęciem sylwetka lisiczki zdawała się pulsować delikatnym światłem, a komnata napełniała się magiczną energią. Magda wiedziała, że musi zanurzyć się w snach lisiczki, aby dotrzeć do źródła cierpienia. Zamknęła oczy i opadła w głęboki trans. Zida wstrzymała oddech, czując, jak energia napina się wokół nich. W świecie snu Magda znalazła się w surrealistycznej krainie, gdzie rzeczywistość splatała się z marzeniami. Wędrowała przez labirynt sennych marzeń, pełen kolorów i dźwięków, aż dotarła do miejsca, gdzie lisiczka skrywała swe tajemnice. Rudowłosa wiedziała, że znalazła się we właściwym miejscu, gdyż spostrzegła postać zasłoniętą mgiełką, która emanowała dziwnym, szarym światłem. A światła tego można było niemal dotknąć, gdyż zdawało się mieć konsystencję kamiennego pyłu. Magda wpatrywała się w nią, stojąc w bezruchu, i nagle dostrzegła mistrza Alubarda, jednak nie w swej zwykłej postaci niziołka. Stał przed nią jako duch snów, pełen mocy i tajemniczego blasku. Uśmiechnął się do niej przyjaźnie, a następnie w nienaturalny sposób otworzył swe usta. Magda dała mu przyzwolenie, więc ją połknął, ale nie jak jakiś stwór, a po przyjacielsku. Przeniósł ją w głębsze pokłady snu. Najpierw stało się jasno, bardzo jasno, a gdy wzrok przyzwyczaił się do tej błyszczącej bieli, wokół zaczęła kształtować się senna rzeczywistość. Była starą kobietą o imieniu Marta. Usłyszała śmiech swej wnuczki Ziny i leśnego skrzata o imieniu Adalbert. Zina i Adalbert często rozmawiali przez specjalny aparat, który ten leśny niziołek zbudował specjalnie dla małej wnusi starej Marty. Było to małe, metalowe pudełko z przyciskami i głośnikiem, który pozwalał im słyszeć się na odległość. Zina uwielbiała słuchać opowieści Adalberta o jego wynalazkach i o świecie, który chciała poznać. Żyli bowiem w czasach, gdy ludzie i stworzenia żyli w harmonii z naturą, ale także korzystali z cudów techniki. Był to świat pełen magii i mechaniki, gdzie można było spotkać latające statki, mechaniczne zwierzęta, zaczarowane przedmioty i wiele innych dziwów. Zina marzyła o tym, by kiedyś zobaczyć to wszystko na własne oczy i przeżyć niezwykłe przygody. A Marta, jej babcia i zarazem jedyny żyjący członek rodziny, bardzo chciała pomóc jej w realizacji marzeń. Wiedziała jednak, że najpierw trzeba będzie zająć się gospodarstwem, gdyż były same. Nagle zapadła cisza. Zina próbowała się skontaktować z Adalbertem, ale nie usłyszała jego głosu. Zamiast tego słyszała tylko szum i trzastki i to ją niepokoiło. A po chwili usłyszała z głośnika dziewczęcy głosik. Mówiła jakaś lira. Z jej słów wynikało, że była córką króla lisów, który rządził nad królestwem ukrytym w górach. A lisy były stworzeniami magicznymi, które potrafiły zmieniać swój kształt, gdyż żyły w zgodzie z naturą. Lira miała 3 braci. Była najmłodsza i najbardziej ciekawa świata. Pewnego dnia, gdy bawiła się w lesie, natknęła się na dziwną maszynę, która wyglądała jak wielki metalowy pająk. Tak zafascynował ją ten wynalazek, że zbliżyła się do niego, nieświadoma niebezpieczeństwa. Maszyna nagle ożyła i złapała ją w swoje szczęki. Lira krzyknęła z bólu i strachu, ale nikt jej nie usłyszał. Uwięzioną lisiczkę maszyna zaczęła ciągnąć w głąb ziemi, tam, gdzie znajdował się warsztat złego wynalazcy, który chciał wykorzystać moc zmiennokształtności lisów do zasilania swoich wynalazków. Lira została uwięziona przez wynalazcę, który nazywał się doktor Zegar. Był to człowiek o bladej twarzy i szarych włosach, który nosił okulary i zegarek na ręce. Doktor Zegar miał obsesję na punkcie czasu i chciał stworzyć maszynę, która pozwoliłaby mu podróżować w przeszłość i przyszłość. Uważał, że lisy mają w sobie energię, która może mu w tym pomóc. Lira była jedną z wielu ofiar, które doktor Zegar porwał i podłączył do swojej maszyny, która wyciągała z nich energię. Lira cierpiała i traciła nadzieję, że kiedykolwiek zobaczy swoją rodzinę i przyjaciół. Jednak pewnego dnia
Gdy doktor Zegar był zajęty swoimi eksperymentami, Lira zauważyła, że obok niej leży inna istota. Był to niziołek o rudych włosach i brodzie, który miał na sobie skórzany płaszcz i kapelusz. Lira poznała go nieco później jako mistrza Adalberta, słynnego wynalazcę, o którym słyszała wiele opowieści. Adalbert był przytomny, ale bardzo słaby. Lira zapytała się, czy wszystko jest w porządku. Leśny krasnoludek odpowiedział, że nie za bardzo, ale że się nie podda. Opowiedział, jak doktor Zegar porwał go, gdy pracował nad swoim nowym wynalazkiem, który miał być prezentem dla jego przyjaciółki. Lira była wzruszona i poczuła się związana z Adalbertem. Powiedziała mu, że też ma przyjaciół, których bardzo kocha i tęskni za nimi. Krasnoludek mówił często, by nie tracić nadziei, że ktoś ich znajdzie i uratuje. Powiedział, że próbuje się skontaktować z Ziną przez swój aparat, ale że doktor Zegar zakłóca sygnał. Lira przez chwilę milczała, a następnie powiedziała, że może w tym pomóc, bo potrafi się łączyć z umysłami innych istot. Powiedziała, że spróbuje myślą wysłać wiadomość do Ziny, ale potrzebuje do tego pomocy współwięźnia doktora Zegara. Adalbert zgodził się i powiedział, że zrobi wszystko, co w jego mocy. Połączyli swoje myśli i skupili się na Zinie. Lira zobaczyła w swoim umyśle obraz dziewczynki i jej babci na małej farmie. Próbowała do nich dotrzeć, ale coś ją blokowało. Zrozumiała, że to doktor Zegar. Lira zaczęła niemo krzyczeć, próbując przebić się przez barierę, a w tym swoim krzyku zawarła informację o tym, gdzie się znajdują i co się z nimi dzieje. Nie wiedziała, czy ją usłyszano, ale miała nadzieję, że tak. Tymczasem Zina i Marta usłyszały krzyk lisiczki w swoich głowach. Był to krzyk pełen bólu i rozpaczy, ale także nadziei i determinacji. Zrozumiały, że to wiadomość od Adalberta. Dzięki temu dowiedziały się, gdzie znajduje się przyjaciel Ziny i co się z nim dzieje. Dziewczynka była przerażona i zła na doktora Zegara, który skrzywdził jej przyjaciela i lisiczkę. Marta, zdecydowana i odważna, powiedziała, że muszą natychmiast udać się do warsztatu doktora Zegara i uratować Lirę i Adalberta. Pobiegły więc do domu, by zabrać ze sobą niezbędne rzeczy, a następnie ruszyły w podróż. A ta była długa i trudna. Na szczęście Marta używała swojego magicznego kompasu, który wskazywał kierunek do maszyny. Zina była ciekawa i zapytała się, jak to działa, więc Marta pokazała jej, jak go używać. Zina była podekscytowana. Musiały pokonać wiele przeszkód i niebezpieczeństw. Spotkały się z nieprzyjaznymi ludźmi i stworzeniami. Wszyscy próbowali je zatrzymać lub okraść. Musiały też unikać pułapek i zasadzek, które doktor Zegar rozstawiał na ich drodze. Nie poddawały się jednak i dzielnie walczyły z przeciwnościami. Pomagały im w tym ptaki, które pokazywały im drogę i ostrzegały przed zagrożeniami. Zina i Marta były też zaskoczone i zachwycone tym, co widziały po drodze. Odkrywały nowe miejsca i krajobrazy, które były pełne uroku i tajemnicy. Widziały latające statki, mechaniczne zwierzęta, zaczarowane przedmioty i wiele, wiele innych dziwów. W końcu dotarły do miasta, gdzie znajdował się warsztat doktora Zegara. Miasto było wielkie i głośne, pełne ludzi i maszyn. Zina była zaskoczona i przestraszona tym widokiem, ale Marta uspokoiła ją i powiedziała, że nie muszą się bać, bo mają plan. Powiedziała także, że warsztat doktora Zegara jest ukryty pod ziemią, pod jednym z budynków. Podążyły więc za wskazaniem kompasu, omijając tłumy i unikając uwagi. Tak dotarły do budynku, który wyglądał na opuszczony i zniszczony. Kompas pokazał im, że warsztat doktora Zegara jest pod nimi. Marta wyciągnęła z kieszeni swój klucz, który był mały i srebrny, z dziwnymi znakami. Włożyła go do zamka w drzwiach i przekręciła. Drzwi się otworzyły z trzaskiem. Weszły do środka. Drzwi z hukiem zatrzasnęły się za nimi. Było ciemno i wilgotno, pełno kurzu i pajęczyn. Marta zapaliła lampę naftową i poprowadziła Zinę po schodach w dół. Dziewczynka trzymała się blisko babci i patrzyła wokół ze strachem i ciekawością. Po jakimś czasie dotarły do metalowej bramy, za którą było słychać dziwne dźwięki. Marta powiedziała, że to jest warsztat doktora Zegara.
Zina zapytała się wówczas, co teraz zrobią. Szybko jednak zrozumiała, że muszą się przedrzeć przez bramę i uwolnić przyjaciół. Dziewczynka zapytała się wobec tego, jak to zrobią. W odpowiedzi Marta wyciągnęła z plecaka małą czarną kulę z czerwoną wstążką. Powiedziała Zinie, że to jest bomba i że muszą być ostrożne. Wystarczy bowiem zerwać wstążkę i rzucić kulę w bramę, a po kilku sekundach ta wybuchnie. Schowały się więc za rogiem i zatkały uszy. Po chwili nastąpił potężny wybuch, który wstrząsnął budynkiem i rozerwał bramę na kawałki. Wtedy wyszły zza rogu i pobiegły do warsztatu. O dziwo nie było ani doktora zegara, ani żadnej maszyny. Na samym środku leżał niziołek, znany wynalazca Adelbert, wtulony w ciało srebrno-włosej polarnej lisiczki. Pogrążeni byli w śpiączce, a wokół leżały porozbijane kawałki kamiennych murów i sufitu. W powietrzu unosił się zapach jakby ciastkarni. Zaraz, chwila, pomyślała Magda. To jest przecież sen i to we śnie. Obudziła się i wówczas spostrzegła, że nadal śni. Skoncentrowała się ponownie i wróciła do miejsca, w którym dziwny, senny przyjaciel ją połknął. Zrozumiała, że w ten sposób mistrz Alubart opowiedział Magdzie o uwięzionej traumie, która ogarnęła duszę lisiczki. W snach zamiast radości widziała przerażające wizje, które zżerały jej siłę życiową. Rudowłosa zobaczyła, że lisiczka była zaklęta w labiryncie własnych lęków, a jej krzyk sennego potwora był desperackim wołaniem o uwolnienie. Światło przy lisiczce pulsowało intensywniej, a Zida czuła, jak serce farmy bije silniej w zgodzie z magicznym rytmem. To Magda, wracając z podróży snów, przeniosła ze sobą nową nadzieję i plan uzdrowienia. Rozpoczęła się seria zaklęć, których celem było rozładowanie uwięzionej traumy i przywrócenie lisiczce spokoju. Zida przymknęła oczy i z wnętrza dłoni poczęły ulatywać kolorowe, mgliste linie, zrobione jakby z mgiełki, a pomieszczenie poczęło wypełniać się zapachem ciast i ciasteczek z całego chyba świata. Od tego momentu wraz z każdym zaklęciem światło stawało się jaśniejsze, a ciepło w komórce przecinało zimny powiew choroby. W miarę jak Magda wykonywała swoje magiczne rytuały, lisiczka zaczęła się budzić ze snu. Jej oddech stawał się mocniejszy, a pulsowanie światła oplatało ją jak opiekuńcza aureola. Gdy ostatnie zaklęcie zakończyło się, lisiczka otworzyła oczy i spojrzała na Magdę i Zidę z wdzięcznością. Choroba, która ją dotykała, została pokonana przez moc miłości i troski, a farma Magdy odzyskała harmonię z przyrodą. Zida, patrząc na wyleczoną lisiczkę, poczuła falę radości i podziwu dla mocy magii, która potrafiła uzdrowić najgłębsze rany duszy. Lisiczka, odzyskawszy swoją siłę, wydała delikatny dźwięk wdzięczności, jak pieśń ocalenia. Cała trójka zaś, wypełniona doświadczeniem niezwykłej przygody, zrozumiała, że czasami to, co najbardziej ukryte, wymaga odwagi, by zostać odkrytym i uzdrowionym. I tak tajemnica, jak mgła, zaczęła się rozwiewać, odsłaniając przed nimi fascynujący świat pełen nieodgadnionych tajemnic i niezwykłych przygód. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! I koniecznie zobacz sieci dzieciandia.pl. A to była Dzieciandia, podcast dla sierskich. Koniec! To wszystko, pa! Hehehe